To co tu stoi, to kiedyś był ten, Silesia. To nie, ten jest hotel Katowice, a Silesia jest tam dalej, ta zielona. Panie prezesie, proszę powiedzieć na początku, jak się panu Katowice podobają? No muszę powiedzieć, z góry to troszeczkę inaczej wygląda. Fajnie, ciekawie, lepiej. No widzę, że tutaj duże zmiany nastąpiły, jeżeli chodzi przede wszystkim o infrastrukturę poruszania się, prawda? Widzę obwodnicę, widzę wszystko. No ale ja znam troszeczkę ten teren, bo czasami w ciszy, spokoju lubię na jakiś mecz przyjechać, lubię coś obejrzeć. W zeszłym roku byłem 2 razy na GKS-ie Katowice, no ale już mi przeciwnicy mówili, że nie przyjeżdżał, bo co przyjechałem do Katowic, to wygrywał GKS. Ja bym jeździł może na wyjazdy, to byłaby już ekstraklasa, ale niestety nie mogłem. Panie prezesie, proszę powiedzieć, jak wyglądał ten dzisiejszy lunch, o czym toczyliście te rozmowy? Było bardzo miło, bardzo sympatycznie. Z panem prezydentem rozmawialiśmy o Katowicach, o tym, co się tutaj będzie działo. Widzę, że jest bardzo fajny projekt. Właśnie pokazywał, bo pokazywałem, że tam jest stadion, a pan prezydent powiedział, że będzie nowy stadion, prawda? Bo jest, widzę, jakaś koncepcja już tak, że tak powiem, bardzo solidna, żeby powstał nowy obiekt, który będzie służył GKS-owi Katowice. GKS-owi Katowice, nawet się pytałem tak o rok, to gdzieś mi się uszy obiło 2021, czyli to wcale tak daleko nie jest. No, oglądam was, śledzę, tak jak wszystkie inne drużyny. W zeszłym roku żeście dobrze grali, w najlepszym momencie żeście bardzo dobrze grali, a mi się trochę pecha, bo oglądałem kilka waszych meczów, gdzie powinniście pierwsze poprowadzić ze 3-4-0, jak na przykład w Zagłębiu Sosnowiec i tak dalej, a potem żeście przegrywali. No taka jest piłka, teraz jest jak jest, staracie się walczyć, tam chyba 4 punkty czy 5 punktów jest do awansu, także życzę wam wszystkiego najlepszego, tak jak wszystkim. No i dzisiaj mamy mecz reprezentacji, zobaczymy, co z tego wyjdzie, kolejny mecz towarzyski, mamy swój plan na to, co chcemy zrobić, jak chcemy zrobić, idziemy do przodu. Panie prezesie, i ostatnie pytanie właśnie o tą reprezentację Polski. Wraca po naprawdę długiej rozłące na ten stadion śląski. Jakie to uczucie wrócić tu na Śląsk z reprezentacją? Na pewno jest przyjemnie, zobaczmy, ze stadion, który każdy z nas tutaj, który jest w związku i który przy tej reprezentacji coś robi, no to ma jakieś wspomnienia, bo każdy z nas był jak piłkarzem, a tutaj nikt spadochronie do Polskiego Związku Piłki Nożnej nie wrzucił, prawda, czyli selekcjoner grał, ja co pamiętam, taki jeden mecz z selekcjonerem, razem żeśmy grali, ja, Nawałka i Lipka, Czech w pomocy, przeciwko Holandii, wygraliśmy chyba 2-0 i takich meczów to tutaj było kilkanaście, także cała przyjemność, no ten stadion miał swój czar, miał swój, że tak powiem, jakąś magiczną siłę. Na tym stadionie reprezentacja rozgrywa prawie wszystkie swoje najważniejsze mecze, czyli tu jest bardzo wielka historia. Zresztą wczoraj przeglądałem takie wydawnictwo, gdzie pokazuje historię tego stadionu. Przecież tu był i Żużel i kilka innych ciekawych imprez. Także no, my tutaj wracamy z wielką przyjemnością, satysfakcją. No, ja w 90-tych latach, pod koniec lat 90, jak się mówiło o Stadionie Narodowym, to zawsze mówiłem, chyba lepiej by było zrobić wielki pomnik, zburzyć i zrobić nowy stadion. No, ale wtedy nikt mnie nie posłuchał, wybrano inną drogę. Dzisiaj mamy nowy obiekt, nie narzekamy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praniu. Murawa jest fantastyczna, wygląda to okazale. Oczywiście no, nie ma tego komfortu, jak na nowym stadionie bez bieżni, trochę tam dystansu do piłkarzy jest, no, ale tego nikt nie uniknie, także gramy, nie narzekamy i się cieszymy. Dziękuję i trzymamy kciuki za Polskę dzisiaj. A ja za GKS. Dziękuję. Panie prezydencie, dzisiaj miał miejsce lunch z prezesem Zbigniewem Bońkiem i z wieloma znamienitymi gośćmi. Proszę powiedzieć, jak on wyglądał, o czym tam rozmawialiście? No oczywiście, jak lunch z prezesem PZPN-u, a w szczególności z najlepszym piłkarzem w historii naszego kraju, no to trzeba jasno powiedzieć, że przede wszystkim o sporcie, o futbolu, ale w ogóle o tym, co się dzieje w Polsce pod względem sportowym. No, przede wszystkim leżą nam na sercu oczywiście gry zespołowe, w szczególności tam, gdzie jestem, jak ja to nazywam, full contact, bo to przynosi największe emocji, najwięcej emocji sportowych i o tym żeśmy rozmawiali. Rozmawialiśmy również o rozwoju naszego GKS-u Katowice, o tym, że no, musimy budować nowy i chcemy budować nowy stadion razem z zapleczem treningowym. To oczywiście uzyskało aprobatę pana prezesa. Powymienialiśmy się pewnymi informacjami, jak ten obiekt powinien wyglądać, jak w ogóle powinniśmy podejść do budowy tego obiektu. Więc to są też pewne rzeczy takie, powiedzmy, uczące z punktu widzenia tego formalnego podejścia do realizacji nowego obiektu dla GKS-u. Panie
prezesie, w dzisiejszym lunchu wziął udział nie tylko pan, ale również prezydent miasta Katowice, a także prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Proszę powiedzieć, czy w tym znamienitym gronie pojawiały się tematy związane z GKS-em Katowice? Ja myślę, że przede wszystkim bardzo cieszę się, że pan prezydent dr Marcin Krupa takie spotkanie tutaj zorganizował, korzystając z okazji i meczu reprezentacji, bo taka wspólna wymiana doświadczeń to jest właśnie to, czego czasem brakuje, na co czasem brakuje czasu. No, temat GKS-u bardzo szeroko gdzieś komentowany poprzez sytuację bieżącą, sportową, ale poprzez te plany na przyszłość, gdzie na ten pierwszy plan wychodził temat oczywiście stadionu i to myślę, że temat jakby najważniejszy dla GKS-u w perspektywie tych kolejnych kilku lat. Zresztą mówię, że to jest jeden z dwóch takich kamieni milowych dla tej sekcji piłkarskiej. Więc ten temat był. No oczywiście bardzo cieszę się, że omawiane były chociażby kwestie funkcjonalności, jakieś dobre praktyki z zachodu, jak to może wyglądać i ja się bardzo, bardzo cieszę.